Dzień dobry, witam w Zagrajmy Dalej w Might and Magic 8. Tutaj mamy gildię samopoznania. Warto to zapamiętać. Ale domy dalej odwiedzamy. Mistrz Magii Ognia. Burn. To też warto zapamiętać. O tym wiedzieliśmy. Nagroda w tym miesiącu. Obrońca elfów. Gildia łowców nagród. Nagroda. Nic. Na żadnego takiego potwora nie natknęliśmy się, ekspert alchemii. Fajnie by było w sumie, nie? Ale chyba jeszcze nie jest ten etap, na którym się powinien tym przejmować. Naraz, dobra, tu jest kościół. Tutaj są, to jest bank. Kto w banku jest? Ach, przerzuca pieniądze. Zaraz zrobimy napad na ten bank. Narzędzia sztuki. A, to są te bibeloty, tak? Biżuteria. To nie należy do zwojów, które można sprzedać. To jest jego przedmiot w ogóle, tak? Żywy ogień. No kurde, szkoda, że już nie obrażają po tym, jak się nic nie kupi, nie? Brakuje mi trochę tego. Teraz ten zwój się tutaj pomieszał z innymi zwojami. O czym on nie wie? A tutaj jest pierścień jeszcze. Gdzie on trafił? No właśnie, to jest problem tego, że mam śmietnik tutaj, nie? Czyli zaraz będę mógł ten pierścień sprzedać. I tak właściwie to będę mógł też posprzedawać te wszystkie zwoje, bo one są bezużyteczne, ja ich nigdy nie użyję, one tylko zawalają ekwipunek tak naprawdę, nie? Magiczne oko na przykład, po co mi to? Nie pamiętam, czy... Może to sobie chociaż... Gdzie te zwoje poszły? O kurde. Będę miał eksperta magii powietrza. Co się chyba stanie zaraz, tak? To jeszcze nie będzie mi potrzebny ten czar w formie zwoju. Ulecz słabość. Nie, to jest bardzo podstawowy czar. Różności krwawego sztyletu. To będzie trzymała SWF. Oszołomienie, zabójczy rój, odporność na magię wody, odporność na magię umysłu. Teraz tak, to sobie zostawię. To nie wiem, co to jest. Uleczy obłąd. Nie rozumiem, czemu ona tak stęka. I tu jest jakiś stary zwój jeszcze. A, to jest to tej świątyni. Usuń strach, ok, ulecz zakażenie. Teraz tak, wszystkie zwoje przekażemy mu, dzięki temu one się posortują ładnie. Wszystkie są w jednej kolumnie. Spokojnie, spokojnie. Nie ma się co podniecać. Teraz się zrobimy miejsce. Trójka i trójka. I teraz znowu dwójkę kliknąłem, tak? Tylda, jedynka, dwójka, trójka. Dobrze. Teraz jest dobrze. Sala gimnastyczna. Jak się ona nazywa? Sala treningowa gildii po prostu. Jak ci mogę pomóc? A możesz pokazać, jakie masz towary. Może coś fajnego będzie. Jakieś biegłości będę w stanie zdobyć tutaj? Kolczugę ty umiesz, możesz się nauczyć. Nawet nie wiedziałem. To masz, naucz się. Skórzany kaftan lepszy. Stalowa kolczuga lepsza, tak. Szybkość plus 7. Nie będę tracił na to pieniędzy. Są ważniejsze rzeczy, na które te pieniądze trzeba zachować. Tuż byłem. No i tam są jeszcze domy, nie? Za rzeką. Zresztą kurde, te miasta są jakoś tak budowane, że są domy za rzekami. Studnia, która robi krzywdę prawdopodobnie, zobaczmy. 31. Osobowość plus 25 czasowo. To jest dobra studnia. Napiję się. Wojna kapłanów i nekromantów. Witam, jestem historyk alweryjskiej gildii kupieckiej. Czy mogę wam w czymś pomóc? Tak. Posłuchajmy.
Gildia nekromantów i świątynia słońca leżą po przeciwnych stronach spektrum biegnącego od ciemności do światła. Stosunki między nimi nigdy nie były najlepsze, ale teraz prowadzą ze sobą otwartą wojnę. Oscar Tyre, arcykapłan świątyni, powiada, że święta wizja nakazała mu ogłosić wojnę przeciw gildii, aby pozbyć się zjadamy zepsucia ciemnością. Obie grupy pojawiły się stosunkowo niedawno na naszym kontynencie. Gildia założyła bazę u podnóża Shadowspire, a pierwsza i jedyna świątynia słońca wiadamy została zbudowana w Murmur Woods. Owcy smoków. Znany pokromca smoków Shaus Kishot, tak, z Erafi, przygotował wyprawę z łowiecką do wąwozów Garoty. To nie jest zwykłe polowanie, to największa operacja tego typu, o której słyszałem. Łowcy posiadają stałą bazę, w której sprzedają skóry, jaja, smocze pisklęta i inne dobra. Wąwóz Garoty zawsze zaludniony był gęstym smokami, ale wyobrażam sobie, że teraz stoją przed widmem wymarcia. Tak skuteczni są łowcy Kishota. Minotaury z Jamy Balthazara na splądrowanych pustkowiach stworzyły dumną kulturę. Ich ostatnie zwycięstwo nad lodowymi olbrzymami z Wori sprawiło, że stały się jeszcze bardziej niezależne i pewniejsze swojej zdolności poradzenia sobie z przeciwnościami. Powiedziałem jednak Gildi, że nadają się świetnie z sprzymierzeńców zarówno podczas obecnego kryzysu, jako i partnerzy w prowadzeniu interesów. Mistrz medytacji. Moje życie. Witajcie, jestem Asael Fromago, najwytrawniejszy na świecie znawca serów. Och, niektórzy mogą twierdzić, że ten tytuł należy się Alkahanachowi Justo z Edenbrook, ale to dyletant, nie zna się na niczym. Jeszcze jako chłopak miałem szczególne podejście do serów. Cóż, moje najstarsze wspomnienie to skubanie sera cheddar z dłoni mojej matki. Od tego dnia wiedziałem, że moją pasją będzie jedzenie sera i poznanie wszystkich niezliczonych odmian tego smakowitego cuda oraz poszukiwanie na świecie rzadkich i egzotycznych wyrobów serowych. I tak toczy się moje życia i moje przeznaczenie. Mistrzowie serowarscy z Wori. Żaden lud nie jest bardziej przywiązany do sztuki wyrabiania serów niż znani mistrzowie serwarscy z Wori. Lodowe olbrzymy z Wori znane są jako dość barbarzyńska rasa, ale okazują prawdziwe znaki rozwoju cywilizacyjnego, przynajmniej jeżeli chodzi o wyrób serów. Czy wiedzieliście, że oni znają 42 różne wyrażenia znaczące ser? Misja. Przybyłem na tę ziemię, aby stworzyć katalog szerokiego wyboru dostępnych serów. Moje zadanie jest już niemal zakończone, ale nie spróbowałem jeszcze 3 serów. Są to Frelandu, Eldenbry i Dunduk. Wysoko nagrodzę każdego, kto znajdzie te rzadkie i podobno smakowite klejnoty kulinarne oraz dostarczy je do mnie. Boże. Głupek. Posiadłeś Blackthorna. Promocja na patriarchę mrocznych elfów. Yes! Zadanie konkretne to jest bardzo. Rada kupców wysłała naszą największą wojowniczkę, Kaori Blackthorn, by zasięgnęła opinii kapłanów Świątyni Słońca na temat nieszczęść, jakie spadły na całą Yadamę. Kaori wyruszyła do Świątyni Słońca w Murmur Woods niedługo po tym, jak wieści o kataklizmach dotarły tutaj, do Alvar. Miała powrócić zaraz po rozmowie z kapłanami. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ jeszcze nie wróciła. Co do twojej promocji, tylko Kaori może sprawdzić twoje umiejętności i co nieco zasługujesz na promocję. Jeśli ją znajdziesz, pomóż mi jej... I powróć tu, aby powiadomić nas o jej stanie i miejscu przebywania. Gdzie jest Kaori? Nie, Kaori Blackthorn. Oto dom Kaori Blackthorn, największej wojowniczki mrocznych elfów. W tej chwili nie ma jej w domu, gdyż pracuje dla Rady Kupców z Alvar. Promocja mrocznych elfów. Nie możecie uzyskać promocji, dopóki nie dowiemy się, gdzie jest Kaori. Okej, dobra. Prawda, nie mamy mrocznego elfa w drużynie i nie będziemy go mieć. Opłacało się zejść od tylca. Najmniej życia ma 44, 66, 52. Oczywiście Luna. Oczywiście mi się telefon zaraz rozładuje. No i to jest taki paździerz, tak? Już od paru miesięcy sobie kupuję nowy, jakoś nie mogę się za to zabrać. I kupiecki dom gildii. A, to będzie zadanie do wypełnienia, tak? Co tu się dzieje? Co za dźwięki? Witamy w domu Gildii Kupców z Alvar. Jestem Bastian Laudrin, wielki mistrz gildii. Z tego miejsca zarządzamy alwaryjskim imperium kupieckim. Wygląda jak Sphinx. Dostarcz raport. Na krwawym sztylecie też miała miejsce katastrofa. To istotnie niepokojące. Gdyby dać wiarę wszystkim plotkom, można by pomyśleć, że całe Yadamę pogrążyło się w chaosie. Chciałbym wiedzieć więcej. Polegam na informacjach naszych przywódców karawan, ale żadna ze spodziewanych w tym miesiącu nie przybyła. Niepokoi mnie to. Co słyszę? Huragany, powodzie, a teraz wulkan. Najgorsze, o czym słyszałem, to owo morze ognia, które pojawiło się na pustyni Iron Sand, a ta wieść dociera do mnie z wielu źródeł.
Zastanawiam się, czy kryształ z Raven Shore ma z tym coś wspólnego. Jego pojawienie się u progu wzrostu niepokojów wydaje się czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. Orylii? Misja. Całe to zamieszanie ma poważny wpływ na interesy naszej gildii. Potrzebuję więc informacji, ale grzezdzę w plotkach, pogłoskach i domysłach. Wielu mówi o Morzu Ognia na pustyni Ironsen. Słyszałem dość, by niemal w to uwierzyć. Potwierdzenie istnienia jeziora jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli chcecie mi pomóc, wyruszcie na pustyni Ironsen i znajdźcie to jezioro. A jeśli istotnie tam jest, znajdźcie mi kogoś, kto widział, jak powstało. Sprowadźcie świadka tutaj, bym usłyszał o wszystkim na własne uszy. I po co ci to wiedzieć, gościu? Z taką pierdą nas wysyłasz? Coś tu leży? Nie. Ale za domem pewnie będzie, tak. Haha. Fioletowa beczka daje nam szybkość, której wojownicy mają najmniej. A to źle. A to źle. Pusta beczka. Dobrze, zejdźmy jeszcze w takim razie za rzekę. Może mostem, bo chyba nie przeskoczę bezpiecznie tutaj. Tutaj musi być ekspert magii powietrza, no. Ja chcę mieć eksperta magii powietrza i później chcę mieć eksperta magii wody i eksperta... W ogóle wszystkich magii chcę mieć eksperta, to będzie kłano kolejne. Tu jest świątynia troszeczkę, więc możemy wyciągnąć, spokojnie. Poginął alwaryjski, długi sztylet. Postać, która ma wystarczająco dużą percepcję, może wyciągnąć z tego guana, jednocześnie nie chorując. Tak mi się wydaje. Dobry sztylet. Wampirzyca to najsłabsza postać. Się okaże, czy tak jest, jak będzie sztyletami władać. Zobaczmy. To był głupi pomysł. Ale przynajmniej patrzymy, jak wygląda teraz pryszczata krowa, nie? Co to jest? Eliksir czystego szczęścia. Eliksir czystego szczęścia bardzo pomógłby każdemu kupcowi. Każdy mógłby załatwić wiele transakcji. Przynieście mi podstawowy odczynnik do stworzenia eliksiru. O! A co to było? Ciekawe, jakie odczynniki miałem, że dostałem to. Ale to tylko jednorazowe jest, nie? Niestety. To poprzednie było jeszcze na tej wyspie krwawego sztyletu. Muszę sobie zaznaczyć na automapie, bo to chyba się nie zaznacza. Na stałe dodaję 50 punktów szczęścia. I teraz tak, w poprzednich dwóch częściach było tak, że ten eliksir dodawał, można było go zrobić samemu. I dodawał na stałe 50 punktów szczęścia na przykład, ale zabierał 15 punktów od czegoś innego, nie? Ale generalnie i tak jak się zrobiło wszystkie eliksiry, i może każdy czarny eliksir można było wypić tylko raz, tak? Tylko raz działał. U danej postaci oczywiście. No to wtedy... I tak to poprawiało, nie? Także no dobra, no mamy eliksir czystego szczęścia. I najbardziej szczęśliwą osobą w naszej drużynie będzie nasza postać główna, tak jak zawsze to mówiłem, że tak ma być. Mogę to sobie nawet zapisać, że Luna wypiła eliksir czystego szczęścia, tak? Luna. Czyste szczęście. Jak otworzę ten zeszyt za parę lat, przeczytam napis w nim Luna, myślnik czyste szczęście, to się będę zastanawiał, o co chodzi. Świetnie. Wykonanie broni. A zmienię wszystkie te. Jeżeli mam zrobić broń, to musicie mi przynieść rutę. Im lepsza ruda, tym lepsza broń. Ori? My backpack is full. Sorry. Tak. Szkoda, że tylko jedna postać może identyfikować. Tylko muszę to wszystko przekazać teraz klerykowi i po prostu sobie to zidentyfikuję w sklepie. Chociaż ten sztylet mogę akurat ten też. To chyba są słabe sztylety. Poginął. No coś straciłem z tego ekwipunku, nie? To jest taki sam sztylet. Jeden. A ten? Nie, ten jest słaby.
Dobra. Trójka. I can't carry. Włóczni tak nie mam, także wszystko jedno, kto to dostanie. Zobaczmy ten kurdelos. Bułat gubliński. Nie będzie lepszy, nie? Nie. Natomiast dostałem jeszcze takie rzeczy. No. To chyba też jest włócznia, tak mi się wydaje. Halabarda. Łącząca zalety siekiery i włóczni, czyli to wygląda tak jakby... No właśnie nie wiadomo, jakie to jest typ broni. Ja nie wiem. Ja bym powiedział, że to jest broń drzewcowa. I don't know this. My backpack. Oh. Tak samo to tutaj truząb, nie? To też jest broń drzewcowa, nie? Przecież. A broń drzewcowymi się nie umiemy posługiwać, nie będziemy umieli się nimi posługiwać, nie ma sensu w nie inwestować, nie? W żaden sposób. No ale wytraciłem tą rudę. Całą. O, jeszcze jedno. I studnia, która nie robi nic. Żądła os? Płacę tylko za żądło os. Nic mniej, nic więcej. Dobrze, to trzeba zaznaczyć. Zadła. Bo żądła nie mogę napisać niestety. Halabarda z hakiem. Ciekawe, kiedy się skończy miejsce w końcu. Na pewno nie będzie magiczny. Nie. Bohater chory. Te pałki nawet nie trzeba identyfikować. Niebieska beczka dla kleryka. To jest przejście nad górami? Chyba nie. Ale za to mamy wodospad, proszę bardzo. Leje się Breja. Osy. Mamy osy w Alvar. Nieźdźcy ogry. Nieważne. Nagroda za uszy ogra. O. Misja. Oddziały maga ogrów Zoga pojawiły się na tym obszarze w czasie, gdy jasny błysk wędrował przez nocne niebo. Nękali, a nawet zabijali podróżników pragnących dotrzeć do miasta Alvar. Uczynilibyście dla Alvar wielką przysługę, eliminując wszystkie ogry, które czają się na drogach do miasta, oraz ogry fortecy w pobliżu Alvar. Wróćcie do mnie, gdy zabijecie wszystkie ogry w tej okolicy, a ja was nagrodzę. Robiliśmy takie zadanie przed chwilą. I też może było tam sprzedać, nie? Elementy. Tylko, że zamiast wilków są teraz ogry. Ucho ogra. Ty, a gdzie jest ten ekspert magii powietrza, co? Już tu miał być. Mam to sprawdzić teraz? Sprawdzę to teraz. Instruktorzy. Ekspert kija, mistrz kija. Nie wiem, gdzie jest arcymistrz kija. Ekspert włóczni, ekspert łuku, ekspert maczugi, ekspert tarczy, ekspert zbroi skórzanej, kolczuga, to będzie zbroja płytowa. Jest magia ognia, się zaczyna, magia powietrza. Na wyspie krwawego sztyletu. Fuck. No dobrze, no to się nauczymy w takim razie magii ciemności na poziomie eksperta. No. Jak już będzie. Mam chodzenie po wodzie w ogóle ten czar? Już? Nie pamiętam. Mam. Się nie trzeba było pieprzyć z szukaniem mostu. Biała beczka. Ty już jesteś wystarczająco szczęśliwa. Nie potrzebujesz więcej szczęścia. A to peszek. Potrzebuję świątyni. Świątynia to był ten budynek. O. Drogo. No i potrzebuję się wyspać w takim razie, nie? Chociaż możecie się podszkolić, to nie będę spał, będę szkolił. Będę
jest ta beczka. Gdzie gimnazjum było? Gdzieś tutaj było, nie? To jest knajpa, to jest gimnazjum. Też. Oj. Wait until dawn. Już nie jest klot. Excellent. Mam teraz masę broni do sprzedania. W sklepie z bronią, który jest... Pamiętaj Magic 7 i 6 bym pamiętał lepiej, gdzie są te wszystkie sklepy, nie? Trudno, niech stracę. Nawet jeżeli to było coś dobrego. Dobrze. Jakie mam tutaj zaklęcia? To są wszystko magia powietrza, to jest. I gość od magii ciemności, on był w jednym z tych domów tutaj blisko gdzieś, nie? Zaznaczmy, że to jest ten sernik pieprzony. Sernik. Mistrz kupiectwa, ekspert alchemii, mistrz magii ziemi, mistrz magii ognia, ekspert identyfikacji przedmiotów. To się chociaż opłaciło, nie? Żeby tutaj przyjść. Ekspert magii ciemności. Idziemy tam. Że to będzie taki odcinek, w którym bohaterów poprawiamy. Poprawiamy ich statystyki. Który to jest dom? Ten? Gdzie jest wejście? Może ten? O! Świetnie. Co jej to dało w ogóle? Chyba krótszy po prostu czas regeneracji, no i tyle. No dobrze. To ja tak sugeruję, że chyba by się przydało jednak powrócić do tej wyspy krwawego sztyletu, chociażby tylko po to wyłącznie, żeby się nauczyć tej magii wody w końcu. Jeszcze muszę popatrzeć, czego się jeszcze można tam nauczyć. Pusta beczka, ale w międzyczasie można się... Magii powietrza, nie magii wody, tak? W międzyczasie można się zająć tutaj jakimiś zadaniami. Być może będziemy wystarczająco mocni na te ogry. Zresztą tak by sugerowało to starcie z nimi. No i te osy też nie były wcale takie silne, nie? Co to? O! Coś tu leży. To jest... Rubin. Co to za lokacja? Domostwo mrocznych krasnoludów, ale warańskie mroczne krasnoludy niedawno przybyły do tej okolicy, jednak w krótkim czasie zbudowały rozległy system kopalń. Czy to jest przyjazna lokacja? Chyba to nie jest przyjazna lokacja. Zaraz srogo dostanę. Po twarzy się skończy chorakowanie. To chciałem rzucić. Chciałem rzucić jeszcze magiczne oko. Chciałem zapisać grę. Poziom 32. Zobaczmy, co tutaj mnie czeka, bo w sumie nie wiem. Wygląda jak jakieś tajne przejście, ale nie otwiera się z tej strony. I tak samo. Ojej, czy to jest kalka lokacji z Might and Magic 7? Serio? To naprawdę wygląda bardzo znajomo. What the hell? Cokolwiek to jest, to się nie rusza. Głaz. Jestem w stanie to trafić? O, Arius jest w stanie to trafić. Chciałbym to z mieczem pociągnąć. Że podejrzewam, że raz tego dostanę i będzie koniec po bohaterze. Dobra, atakowanie tych potworów zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Come on, you fools, let's go!
To mostwo mrocznych krasnoludów. Zaznaczmy to. I zapiszę, żeby mi nie zginęło to zaznaczenie. No dobrze. Próbujemy w takim razie gdzie indziej. Jest ogr kolejny. Więcej ich nawet jest tutaj. Chyba jest tutaj cała ich twierdza. Dobrze. To mi się wydaje, że to będzie można zaatakować. Podejrzewam, że w tej świątyni Ip będzie jeden z tych kurdeserów, które mamy znaleźć. Także jeszcze będzie trzeba się tam wrócić. No i trzeba będzie się nauczyć eksperta w rozbrojeniu pułapek, a to jest właśnie na tej wyspie krwawego sztyletu, więc jednak chyba tam wrócę. W najbliższym bardzo czasie, bardzo bliskim. Muszę sobie w ogóle wydrukować tabelę, gdzie są wszyscy nauczyciele, żeby tak nie szukać później po tym dzienniku, bo to jest bardzo toporny jest ten dziennik, no. Robi się niebezpiecznie. No, podeszli. Heroizm. Au! Nie trafił, okej. Teraz tak, sztylety, jeżeli chodzi o sztylety, to one może nie są jakoś specjalnie silne, w sensie nie zadają dużo obrażeń, ale za to można nie wymychywać dosyć szybko, także taka postać będzie ci na które aktywować częściej niż na przykład taki wojownik, który ma broń, która bije mocniej niby. I na tym polega siła właśnie tego, że to rekompensuje jakby straty na takiej surowej sile, nie? Długi miecz. Znalazłem. Jakiś kijowy pewnie. Nie dajmy im chyba jednak zbytnie podejść. Ciekawe, gdzie można się na przykład nauczyć tego eksperta bycia wampirem, nie? Pewnie w tej całej krainie, o której parę razy już tutaj było wspomniane. To jest lepszy ogr jakiś. Wyssam jego życie. Jak widać, nie są specjalnie groźni. Ale to chyba znaczy, że idę dokładnie po takiej ścieżce, jaką przewidzieli twórcy. Nie atakuję nikogo, kto byłby ponad mój poziom. Więcej mieczy słabych. To będzie ta twierdza, tak? To są rudy. Więcej rudy to jest. Kto to powinien nosić? Minotaur się w tym sprawdza dobrze, nie? Ile ona ma, jaką ona ma wartość? Stuwa. O, grudka rudy filtu. Często używa się go w stopach stali, żeby zwiększyć jej wytrzymałość i podatność na magię. W rękach wprawnego rzemieślnika filt mógłby się stać wyjątkową bronią, amuletem, pierścieniem. No, z tego może powstać już dobry przedmiot. Więc tak, jaki mam poziom w magii ciała? O, no właśnie. Nie podszkoliłem ich. Dodałem im punkty biegłości, ale nie podniosłem im umiejętności tak właściwie. I to jest błąd. Aczkolwiek mogę z tym się wstrzymać do momentu, aż natrafię na jakiegoś konkretnego nauczyciela, nie? Bo na razie idzie to dosyć łatwo, także nie muszę tych punktów wydawać od razu. Z tym, że chciałbym mieć już zaklęcie, które leczy z choroby, bo wtedy mógłbym bezkarnie te śmieci przeszukiwać, nie? Podnieśmy percepcję o jedną, mimo wszystko. Trudno, będziesz chory, panie, ale nie mogę się powstrzymać przed grzebaniem w śmieciach. Co to? Odczynnik żółty. No coraz właśnie fajniejsze przedmioty zaczynają tutaj wypadać. Kozik. Teraz jest zatruty jeszcze, tak? Tu jest jakiś błąd w ogóle w grafice tego przedmiotu. Muszę ostrożnie klikać, żeby nie kliknąć na te śmieci, bo się zarazi druga postać. Bohater chory. Może, że przez cechanie napisali. I tak by mogło być.
gdzie poszedł ten przedmiot. Ja go wyrzuciłem na ziemię i teraz go nie ma. Ta włócznia taka... No. Pałasz się szczuro ludzi. To może być dobra broń. No właśnie, jakby został mistrzem miecza, to by też mógł mieć już dwa miecze w ręce, nie? To też byłoby fajne. Także zostaw sobie ten miecz tutaj. Zachowaj go na razie. Teraz gdzie poszła ta dzida? Wyrzuciłem ją na ziemi, ale... Na ziemię. A tutaj jest, okej. Ona będzie trochę warta. I to jest Fort Ogrów. Armie Ogrów nie muszą zabierać podnośników na placu budowy fortów. Siła ich ramion i karku wystarcza, by podnieść masywne belki i pale. I się zastanawiam, czy nie zaatakować tej lokacji już w tej chwili. Chyba tak zrobię. Na razie znowu będzie trzeba uciekać. Tutaj jest jeszcze jakiś fragment, do którego się nie przedostałem. Być może się tam nawet nie przedostanę bez latania. No, znaczy mógłbym wyjść z tej lokacji i zejść z drugiej strony. Albo tędy na przykład bym spróbował. O, może tędy by się dało podejść. No i nic, zostawimy sobie to na następny odcinek. Do następnego.